Okres świąteczny sprzyja zwiększeniu wypadków drogowych, liczbie nietrzeźwych kierowców czy wypadków z fajerwerkami. Spójrzmy, jak przerwa świąteczno-noworoczna przebiegała na terenie naszego powiatu i miasta. Jak informują policjanci, podczas świąt i Sylwestra było bezpiecznie. Nie doszło do większych zakłóceń porządku, jak i również wypadków drogowych, które mogłyby skutkować jakimiś większymi obrażeniami. Statystycznie powiat kraśnicki wypadł dobrze na tle innych. Nawet kierowcy okazali się wyjątkowo trzeźwi w tym czasie. Jeśli chodzi o liczbę pijanych kierowców, nie odbiegało to absolutnie od normalnego tygodnia. Policjanci nie odnotowali żadnych zgłoszeń związanych z wypadkami spowodowanymi przez nieodpowiedzialną zabawę materiałami pirotechnicznymi.